miejsca, ale już jest bardzo dobrze. Bardzo serdecznie witam Was wszystkich tutaj, szczególnie całą 15 dzieci, które dzisiaj mają swoją wielką uroczystość, przystępują do pierwszej Komunii Świętej. Witam rodziców, zaproszonych gości, wszystkich zgromadzonych. Nasza święta liturgia to jakże ważne spotkanie z Panem Jezusem. Na pewno rodzice wiecie, że w ważnych chwilach życia starsze pokolenie udziela Bożemu pokoleniu błogosławieństwa. To takie piękne przekazanie Bożych darów. Ponieważ mamy czas pandemii, to nasza liturgia wygląda troszeczkę inaczej, czyli nie ma ram. Poza tym, co jest niezmienne i niezmienne będzie, pewne rzeczy będą zupełną improwizacją liturgiczną. Tak jak to było w pierwotnym Kościele. Zanim ukształtowała się ta forma liturgii, którą teraz mamy. Za chwilę poproszę rodziców, aby udzielili swoim dzieciom błogosławieństwa. Dzieci, uważajcie, każdy wie, w której części Kościoła znajdują się rodzice. Podejdziecie za chwilę do swoich rodziców, a wy, kochani rodzice, udzielicie swoim dzieciom błogosławieństwa w taki sposób, że kciukiem zrobicie na czole dziecka znak Krzyża Świętego i dodacie do tego, jak według własnego uznania, gest rodzicielski. Ale dzieci także i chcą oddzięczyć się rodzicom przed błogosławieństwem za to wszystko, co od rodziców do tej pory otrzymały. Poproszę teraz Konrada, aby poszedł z kwiatkami, które tutaj przygotowaliśmy. I aby każdemu dziecku przekazał po jednym kwiatku. Choć idę przez ciemną dolinę,
świętej liturgii Pana Boga za nasze grzechy przepraszają. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina, że to błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Czytamy przez jedną dziewczynę, potem sam wykonał organista, potem drugie czytanie.
dziękować Panu, śpiewać Twojemu imieniu najwyższe, rano głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami. Zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu pańskim, rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Wydadzą owoc, zawsze pełni życiodajnych soków, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy. On mówi o pokój, nie ma w nim nieprawości.
Jest ono jak ziarno gorczycy. Gdy się wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne wierzą się w jego ziemię. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wypowiedział wasze imię czy imiona, zanim dopowiedział, ja ciebie chrzczę w imię
dalej brzmiało: jakie imię wybraliście na swoje królestwo? I wtedy rodzice wypowiadali wasze imię. Przedstawiali was w tym momencie Kościołowi. Chcę, aby teraz nastąpiła także taka prezentacja wszystkich dzieci. Tak jak to było w dniu waszego świętego. Będzie to wyglądało w ten sposób, że tylko dzieci wstaną, wstańcie. Dziewczynki z tej strony, jedna za drugą, za chwilę przejdą przed ołtarz. Tam będzie stał Konrad z mikrofonem, chłopcy z drugiej strony. Pojedynczo każdy podchodzi do Konrada, który ma mikrofon, i tam już nie rodzice powiedzą wasze imiona, ale wy dzisiaj przedstawicie się całego Kościołowi tylko z imienia. Jak macie na imię, powiecie to do mikrofonu, wyraźnie, dobitnie, żeby wszyscy usłyszeli wasze piękne imiona. I wtedy zadam wam dalsze pytania, które będą bardzo, bardzo ważne. Wiktoria. Dzieci już przedstawiły się całej wspólnocie zgromadzonej w stanie dzieci. A teraz zadam wam pytanie, na które odpowiadajcie teraz. Czy chcecie dzisiaj ponownie przyjąć z Panem Jezusem, którą rozpoczęliście od momentu waszego chrztu, i przyjąć się do samego w Komunii Świętej? Czy chcecie? Czy chcecie kochać Pana Jezusa całym swoim sercem, całą swoją duszą i być Jego wiernymi uczniami? Czy chcecie? Czy chcecie słuchać waszych rodziców, kochać ich i okazywać zawsze wdzięczność? Czy chcecie? Czy chcecie być coraz lepszymi uczniami w szkole, którzy nie tylko wojują, gdy nie potrzeba, ale uczą się, gdy trzeba? Czy chcecie? Czy chcecie pomagać swoim rodzicom i nie tylko pomagać, ale wymyślać, jak tutaj rodzicom można w czym pomóc? Czy chcecie? Czy chcecie więc być razem z nami po najpierwszej Komunii Świętej we wspólnocie Kościoła? Tak, to teraz na pamiątkę tego wydarzenia ja pokropię was wodą święconą. Po tym pokropieniu, jako wieczątka tego, co powiedzieliście, po kolei dziewczynki, jest, a potem chłopcy, dotkniecie, ja wam powiem, tej świecy paschalnej, tej świecy, która była zapalona na dzień waszego chrztu świętego, a w tym czasie będziemy śpiewać co przyrzekł. Zatrzymać tak deszcze.
goście, wszyscy dzieci i dorośli. Za chwilę na wielu ołtarzu będzie Pan Jezus obecny. Za kilka minut Wy tam przyjdziecie go do swoich serc. A potem jeszcze będziemy go adorować, śpiewając witanie do serca Pana Jezusa. I dzieci będą wpatrzone w Pana Jezusa. Tą białą kostkę tutaj na ołtarzu wystawioną. I w ten sposób będziecie dzisiaj w szczególny sposób uczyć się kochać Pana Jezusa. Ale On chce także dawać nam wiele sił do tego, byście były naprawdę bardzo dobrymi dziećmi, a potem bardzo dobrymi ludźmi dorosłymi. Powstańmy wszyscy, wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga. Wysłuchaj naszych błagań, o to Cię prosimy.
sakrament, którego ona sprawa by nigdy nie zabrała, bo nam poprawa droga ciała i dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ze świętymi apostołami i
i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka walka, cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
Thank you.
Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, wejdź na serce najwyższego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników dziś składa. Daj się przebadać tym, którzy rzeczą Twego miłosierdzia i raz udzielić przebaczenia w imieniu tego Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
poniedziałku do piątku po 18 możecie zgromadzić się w kościele na mszy świętej, uczestniczyć tak pięknie na białą ubraniu jak dzisiaj. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Od poniedziałku do piątku nie ma się możliwości. Za tydzień zbiórka do puszczeń na kolonie organizowane przez Caritas. Dzisiaj ofiary na temat naszego kościoła. Zapłać za złożone ofiary. Zapłać także rodzicom dzieci komunijnych za dar ołtarza. Tym darem ołtarza to jest, tego nie widać. To za 9 miesięcy usłyszycie. To jest kolejny wkład, bo ten remont, który jest dosyć drogi, powiedział bardzo drogi, dlatego że w tej renowacji są nasze organy kształtowe. Totalny, kapitalny remont od początku do końca. Na razie gramy na instrumencie zastępczym, podbił marcerzko, który budżet to ustawiony u góry, teraz jest ustawiony na dole, ponieważ tam jest kompletny remont. I instrument wyjechał na warsztat bordelmistrza. I za jakiś czas tutaj do naszej pracy. Tu stopniowo wraca, te elementy są już zgromadzone po renowacji pod wieżą naszego kościoła za tymi szklanymi drzwiami. Mógł zabrać więc dwa rodzice, jak usłyszycie dźwięk dookoła brzmiących portalów, to wiecie, że to także i Waszym władzom, za którego bardzo, bardzo dziękuję. Konferencja Zespołu Polski dała pomnika, że dyspensa od udziału niesionej w Mszach Świętych jest zniesiona w całej Polsce już 20 czerwca. Także są nowe limity w kościołach, więc to jest również jak to wygląda. Może być po prostu nas na Mszach Świętych dużo więcej dzisiaj i może być jeszcze więcej za tydzień. Ksiądz Robert organizuje wyjazd dla młodzieży z naszej parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy wspali materialnie ten wyjazd, a także ksiądz Robert organizuje wakacyjny wyjazd w Tatry od 25 lipca do 1 sierpnia. Szczegółowe informacje i zapisy u księdza Roberta. Kochani rodzice, kochane dzieci, bardzo dziękuję Wam jeszcze raz za Waszą życzliwość, dobroć, zaangażowanie i za wszelkie trudy. Bardzo spokojny, ale z wielką, myślę, pobożnością. Każdy na swój sposób na pewno uczestniczy. Dziękuję Wam także za to, że tak wspaniale kształtujecie swoje dzieci. Dziękuję także i tym wszystkim, którzy przy kształtowaniu tych dzieci mają swój udział, mam tutaj na myśli oczywiście szkoły, ale także i inne instytucje, które wspomagają wychowanie, bo wychowanie jest związane z uczeniem. I zobaczcie, tutaj też mamy pana Miskę, której bardzo dziękuję. To jest pani Klaudia, mówię pani, ona skończyła 18 lat, ale była pięciolatką Klaudią, była taką jak dziewczynki, nawet większą niż dla pana Rodana. Ona nas koleżanko na swojej pierwszej, swojej rocznicy pierwszej komisji grała na przyświętej Nauganach. Dziękuję ministrom za pełne zaangażowanie i za wielką pomoc. Dziękuję się Zobaczowi za pomoc wszystkim, którzy tutaj są jakoś pięknie włączeni w tę naszą liturgię. Dziękuję wszystkim bez szczególny sposób, dziękując dzisiaj Rosji. Kochani rodzice, pozwólcie teraz, że ja w tym momencie poświęcę dzieciom to, co mam do poświęcenia i wręczę to, co chcę wręczyć. Dzieci w postaci będę święcił im obrazki, które za chwilę Wam wręczę, a także i jeżeli macie książeczki, różańce, czy cokolwiek innego, chętnie dotykli do swoich rąk, to na przykład jednocześnie jedną modlitwą i jednym znakiem i jednym pokropieniem poświęcę. Boże, poświęć te obrazki, które za chwilę dzieci dostają na pamiątkę do pierwszej komunii świętej, a także przyniesione gdzieś książeczki, różańce, modlitewniki, medaliki, wszystko, co są.
Thank you.
Jeszcze raz bardzo dziękuję i rodzicom, i wszystkim zgromadzonym, w szczególny sposób dzieciom. Zostanie nam tylko jeszcze zrobienie wspólnych zdjęć oraz zdjęć tak zwanych przedmiotów. Tam na obrazkach mam dwa błędy, więc sobie korektę dzisiaj. Dobrze? Teraz o Pawła. Zacznijmy od wspólnego dzieci z księdzem. Z obrazkiem czy bez? Z obrazkiem. To niższe, to niższe.
Thank you.
Thank you.
Bardzo dziękuję. Będzie odbierał. Aha, a ja? No to idź tam po co? Takie